No na pewno to jeszcze nie jest Paweł Brożek, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, ale no muszę mu dawać możliwość dojścia do pełnej dyspozycji, dlatego chcę go w każdym meczu w jakimś mniejszym lub większym wymiarze czasu dawać mu szansę, dawać mu możliwość powrotu do optymalnej dyspozycji, bo on może tylko grą, tylko meczami po prostu wrócić na te swoje właściwe tory. Cieszę się, bo wyglądam coraz lepiej fizycznie. Jakoś nie odczułem tych pół godziny dzisiejszego meczu, także myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Mam nadzieję, że już z Górnikiem Zabrze zagra w pierwszym składzie. Tą sytuację, którą miałeś z Woleja, jak na trybunach rozmawialiśmy, że Paweł w pełni formy, to zapakował pewnie jakiś tam widuje. Znaczy, no, jeszcze nie ma takiego odczucia piłki? Czy... Nie, ogólnie powiem szczerze, że widziałem tu w Kanal Plus tą całą sytuację i odchyliłem się. I to zadecydowało, że po prostu nieczysto ułożyłem stopę i nieczysto trafiłem. My patrzymy ogólnie na siebie, jeśli my będziemy wygrać, to prawdopodobnie będzie Mistrzostwo Polski, bo zostało 6 spotkań do końca sezonu i będziemy chcieli je wszystkie wygrać.